Cześć, to Diana z Bardziej Lubię Książki niż Ludzi i dzisiaj porozmawiamy sobie o nawiedzonych miejscach w Polsce. A wszystko za sprawą świetnej książki Anny Jurczyńskiej Nie wszystko o straszeniu, przewodnik dla młodych tropicieli duchów w Polsce. Ja jestem ogromną fanką takich książek, bo są one fantastyczną okazją do dowiedzenia się nowych rzeczy. Książka przeznaczona jest dla młodszych odbiorców, zakładam, że wśród tych starszych niewiele osób już wierzy w duchy lub nawiedzone miejsca, ale to wcale w niczym nie przeszkadza, żeby taką książkę przeczytać i poznać legendy, historię miejsc, ciekawostki, a do tego wykorzystać listę miejsc, która znajduje się na samym końcu książki i zacząć planować wyjazdy. Znajdziemy tutaj 40 miejsc, możemy je na liście odhaczać i jak dla mnie to całkiem niezły plan na wakacje. Z lektury dowiemy się, gdzie można spotkać ducha, kiedy można go spotkać, co robić w przypadku takiego spotkania, jak duchy straszą i dlaczego straszą. Zastanowimy się też nad tym, dlaczego duchy są sławne. Całość jest świetnie wydana, z ilustracjami Aleksandry Lisek i jeśli macie wokół siebie jakiegoś młodego wielbiciela przygód, to ta książka będzie dla niego idealna. Ja wybrałam dla Was 5 miejsc, 5 historii, o których możecie przeczytać w książce na zachętę. Kurnik i Teofila Zdziałyńskich, Szołdrska, Potulicka. Zamek w Kurniku to zabytkowa rezydencja historycznych rodów Górków i Działyńskich. Pierwszą wybitną przedstawicielką rodu Działyńskich była właśnie Teofila. Miała dwóch mężów, ale jeden umarł, a z drugim się rozwiodła i potem sama zarządzała zamkiem. No i była dość ciekawą kobietą, bo utrzymywała kontakt z Biblioteką Królewską w Berlinie, interesowała się nowymi prądami w architekturze i sztuce, utworzyła zwierzyniec z egzotycznymi zwierzętami i roślinami, dbała o rozwój całego miasta, sprowadzała rzemieślników, wspierała Żydów, to ją naraziło na zarzuty wspierania innowierców. Już w 1740 roku pańszczyznę zastąpiła czynszami dzierżawnymi, budowała drogi, wiatraki, młyny, interesowała się też sprawami kultury, więc generalnie postać naprawdę warta poznania. A jak to się stało, że skończyła jako najsłynniejszy polski duch, czyli Biała Dama? Ponoć na wieczne spacery po śmierci została skazana przez złe duchy, albo nawet przez samego diabła, za rozebranie pałacyku myśliwskiego, w którym złe moce pilnowały skarbów. To, że cegły z pałacyku posłużyły za budulec domów dla ludzi, nie miało znaczenia. Hrabina odzyska wolność, jeśli komuś uda się znaleźć te skarby. Oczywiście istnieje wiele różnych wersji legendy. Podobno co noc, parę minut przed północą, hrabina wychodzi z obrazu wiszącego w zamku i przechadza się po komnatach. Czasami w spacerach towarzyszy jej czarny rycerz. Wersja mówi, że zobaczenie Białej Damy przynosi nieszczęście. Inna wersja twierdzi, że Biała Dama to duch opiekuńczy. Zawsze możecie się wybrać do zamku w nocy i przekonać się na własnej skórze, która wersja jest prawdziwa. Szamotuły i Elżbieta Ostrogska, znana jako Halszka. Jej losy są przykładem na to, że pieniądze potrafią być obciążeniem. Halszka była dziedziczką ogromnej fortuny i najpierw w zamku w Ostrogu, gdzie mieszkała, napadł ją Wasyl Ostrogski, który postanowił wydać Halszkę za księcia Dymitra Sanguszkę. Halszka miała wtedy 14 lat. No i to małżeństwo doszło do skutku, ale kiedy król Zygmunt August dowiedział się o tym, to skazał Dymitra na karę śmierci, a Halszce wybrał nowego męża Łukasza Górkę. No i to małżeństwo było również średnio zgodne z prawem. Po ślubie Górka od razu wyjechał na wojnę inflacką, a Halszka z matką schroniły się w klasztorze dominikanów we Lwowie i tam matka doprowadziła do trzeciego ślubu Halszki z księciem Siemionem Olelkowiczem i dopilnowała też, żeby to małżeństwo zostało skonsumowane, ale nic to nie dało, dlatego że król nie uznał tego małżeństwa i oddał Halszkę z powrotem Łukaszowi Górce. Po odzyskaniu żony Łukasz Górka przewiózł ją do swojego zamku w Szamotułach. Dzisiaj Halszkę znamy jako czarną księżniczkę lub czarną Halszkę, która była więziona w baszcie szamotulskiego zamku. Twierdzono też, że jej mąż kazał ją zamknąć w zamkowej wieży, że zakuł twarz księżniczki w żelazną maskę, żeby nikt nie mógł zachwycać się jej urodą. No i w tradycji ludowej Halszka stała się zjawą w czarnych szatach, która spaceruje w księżycowe noce po parku zamkowym w Szamotułach. Pies z Ogrodzieńca. Czarny pies z Ogrodzieńca jest duchem kasztelana krakowskiego Stanisława Warszyckiego. On był właścicielem ogromnych posiadłości ziemskich, był dobrym gospodarzem i odważnym wojownikiem, bo brał między innymi udział w obronie oblążonej Jasnej Góry, walczył ze Szwedami. Co ciekawe, w kulturze ludowej jest postrzegany jako uosobienie diabła, jako sadysta i okrutnik, jakich mało. Urlyk von Werdum, który podróżował po Polsce w XVII wieku, napisał o Stanisławie tak. Kiedy polskim sposobem kazał chłopów kłaść na brzuch na ziemię i bić ich niemiłosiernie patykami grubymi jak ręka po gołym ciele, stawał zawsze dla przyjemności tuż obok, licząc baty, na które ich skazał. Kiedy zaś liczba zbliżała się prawie do końca, udawał, jakoby się w liczbie omylił, kazał więc na nowo od początku zaczynać i tym sposobem bił czasami ludzi pół na śmierć. Krąży też o nim taka legenda. Stanisław Warszycki był człowiekiem zamożnym, ale złego charakteru. Srogi i nielitościwy był zarówno dla służby, jak i dla swoich kolejnych żon. Jedną ponoć za niewierność żywcem zamurował i wysadził tę część zamku, inną chłostał publicznie. Jednak na starość, co złe, to wróciło. Obiecawszy swej córce Barbarze część swego ogromnego majątku jako posag, nie podarował jej nic, bo chciwy był. Podobno do dziś pilnuje swoich skarbów, których dotąd nikt nie odnalazł. Podczas księżycowych nocy pojawia się pod postacią czarnego psa, obwiązanego brzęczącym łańcuchem, pilnującego dostępu do swoich kosztowności.
Alchemik z Nowego Sącza. Michał Sędziwój to polski alchemik i lekarz, prawdopodobnie odkrywca tlenu. I zapewne też bardzo sprytny przedsiębiorca, bo w czasie swoich studiów poznał słynnych alchemików i zainteresował się tym tematem. Potem uwolnił Setona, alchemika, który był więziony i torturowany, by wyjawić tajemnicę kamienia filozoficznego i transmutacji. No i z wdzięczności za to uwolnienie Seton podarował Michałowi magiczny proszek i umarł, wykończony wcześniejszymi torturami. W 1604 roku Sędziwój ogłosił drukiem w pracę swoje pierwsze słynne dzieło alchemiczne. I żebyście sobie nie myśleli, to była bardzo poważna sprawa. Książka miała 53 wydania w różnych językach, a jej egzemplarze znajdowały się m.in. w bibliotece Isaaca Newtona. Podobno Michał Sędziwój do dzisiaj przechadza się po rynku w Nowym Sączu, w todze uniwersyteckiej. Jego postać nie rzuca cienia, za to rzuca złote dukaty, ale nie słychać brzdęku upadających monet. Każdy, kto go zobaczy w sylwestrową noc, może być pewien nadmiaru gotówki w roku następnym. Więc jeśli będziecie robić plany sylwestrowe, to może warto pomyśleć o Nowym Sączu. Duch, którego nie było. Na koniec mam dla Was historię, anegdotę. Książę Bolesław Rogatka był człowiekiem okrutnym i dosyć dziwnym. Wpływ miało na to całe jego życie, pełne walk nawet z własną rodziną, prób utrzymania majątku, wojen, podstępów i działań dyplomatycznych. Był m.in. właścicielem miasta Złotoryja i sprawował tam funkcję sędziego. Pewnego razu skazał mieszczanina na śmierć za jakieś naprawdę drobne przewinienie. No i radni miejscy wymyślili podstęp. Mieszczaninowi pomogli uciec, a władcy powiedzieli, że wyrok został wykonany. I wszystko byłoby dobrze, gdyby Bolesław Rogatka przy następnej wizycie nie zobaczył owego mieszczanina na ulicy. Co zrobili radni? Powiedzieli księciu, że widocznie wyrok był mocno niesprawiedliwy, bo od czasu egzekucji duch mieszczanina plącze się po mieście nawet w dzień. Bolesław szybciutko odjechał i nigdy już do Złotoryi nie wrócił. A jeszcze jako ciekawostkę wam powiem, że to właśnie on był organizatorem pierwszego turnieju rycerskiego na ziemiach polskich, który zorganizowano w Lwówku w roku 1243. I w książce znajdziecie jeszcze mnóstwo innych ciekawych historii. No dokładnie 35, ale każda z nich tak naprawdę może prowadzić do kolejnych opowieści i przygód. Bardzo polecam. To taka książka, która z jednej strony zachęca do czytania, a z drugiej strony zaprasza do ruszenia na przygodę. Dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że wybrane przeze mnie historie podobały Wam się i że zaciekawiły Was na tyle, że sięgniecie po książkę. Jestem też bardzo ciekawa, czy może ktoś z Was mieszka w nawiedzonych miejscowościach, albo macie jakieś ciekawe legendy o duchach w swoich okolicach. Koniecznie napiszcie w komentarzu. Zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Zostawcie łapkę w górę i pamiętajcie, że w książkach jest więcej.